Murray i on teraz jest nowym liderem. A więc Simona ma krok po kroku wraca do dobrego skakania, albowiem przyznam się szczerze, że to ciężko było patrzeć, jak męczył się Simi podczas zawodów Pucharu Świata, kiedy zajmował odległe miejsca. A tymczasem Paweł Wąsek, kolejny z reprezentantów Polski, 28 podczas styczniowych tego pierwszego konkursu tu w Zakopanem. Awansował wtedy do serii finałowej, zdobył punkty. Najlepszego startu w tym sezonie, 6. miejsce w Niżnym Tagile. No ale wtedy pamiętamy, że czołowe reprezentacje do Niżnego Tagiłu nie pojechały. Tymczasem odległość 113 metrów. Jemu z kolei wiało z tyłu skoczni. Z tego tytułu będzie miał dodane 3 punkty. 13. platforma startowa. Noty po 17, 17,5 punktu. 12. miejsce aktualnie dla Pawła Wąska za Maćkiem Kotem przed Władimirem Zagrawskim. No ale oczywiście.